Dzień dobry Państwu. Konfederacja jako jedyna formacja w polskim parlamencie prowadzi monitoring działań rządu w zakresie zgodności obietnic przedwyborczych i retoryki medialnej z faktami. Między innymi jednym z pól istotnych naszego monitoringu jest polityka europejska i sprawy podatkowe. Przypomnijmy, że Konfederacja w odróżnieniu od wszystkich pozostałych formacji jest za prostymi i niskimi podatkami oraz za zachowaniem pozostałych obecnie kompetencji państwa polskiego i nie przekazywaniem ich do Brukseli. Wszystkie pozostałe formacje prowadzą politykę przeciwną, dlatego ten temat jest nieobecny w mediach. Utrudniałoby to rysowanie fałszywego sporu pomiędzy pozostałymi partiami. Zacznę od przedstawienia faktów w sprawie wprowadzania podatków w Unii Europejskiej, a później dwa słowa o jutrzejszej Radzie Unii Europejskiej, która będzie decydować w tych sprawach. Więc proszę Państwa, zarówno w trakcie referendum akcesyjnego i debaty przedakcesyjnej, jak i przy ustalaniu traktatu lizbońskiego nie było mowy o tym, że będziemy mieli nakładane podatki bezpośrednio przez Brukselę i do Brukseli będziemy je płacić. Była narracja taka, że współdecydujemy o kształcie Unii Europejskiej, a Unia utrzymywana jest ze składki. Ten stan metodą faktów dokonanych i bez żadnej debaty tu w polskim parlamencie zmienia się miesiąc po miesiącu. Przypomnijmy, że mieliśmy już przez Sejm przeprowadzoną ratyfikację decyzji o zasobach własnych, w której pojawił się temat europodatków. Jako jedyni wówczas alarmowaliśmy w tej kwestii. Plan wprowadzania europodatków jest doprawdy zdumiewający, dlatego że niektóre europodatki, które jeszcze nie zostały zatwierdzone, już od 2 lat nas obowiązują i będą naliczone wstecznie. Jest to podatek od plastiku, który jest naliczany od 1 stycznia 2021 roku. Jest to przejęcie planowane 25% dochodów ze sprzedaży certyfikatów ETS, które ma być naliczone wstecznie też od 1 stycznia 2021 roku. Powtórzę to jeszcze raz, żeby to jasno wybrzmiało. W zakresie absurdalnego obowiązku handlu certyfikatami do emisji CO2, na którym państwo polskie i gospodarka polska ponosi idące w dziesiątki miliardów złotych straty, od tego, że my tym handlujemy, bo jesteśmy do tego przymuszeni, jeszcze musimy zapłacić dodatkowy podatek do Unii Europejskiej 25%. To czeka, ale już wiemy, że to będzie. Następnie od 1 stycznia 2023 roku, czyli za niecały miesiąc, ma wejść podatek od usług cyfrowych. Od 1 stycznia 2023 roku ma wejść cło węglowe, tak zwany CBAM, o którym Polacy prawdopodobnie nic jeszcze nie wiedzą. W organizacjach branżowych toczy się troszeczkę dyskusji na ten temat. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie działać. Od 1 stycznia 2024 roku ma wejść podatek od transakcji finansowych i on jutro ma być zatwierdzany na Radzie Unii Europejskiej. I wreszcie od 1 stycznia 2026 roku podatek od korporacji. To przepraszam, jutro ten podatek od korporacji będzie podatek od transakcji finansowych później. Ogólnie wiemy, że Unia Europejska te wszystkie sprawy, które tu wymieniłem, ma zatwierdzać w drodze decyzji przez Radę Unii Europejskiej. Jedna decyzja będzie dotyczyła dyrektywy podatkowej o minimalnym CIT i likwidacji ulg inwestycyjnych, czyli to jest ten tak zwany podatek od korporacji. Druga decyzja ma dotyczyć zasobów własnych, zwiększenie składki o 25% ETS, 15% podatku cyfrowego i 75% tego CBAM. Czyli oni robią tak, że będą dzielić te podatki. Nakładają to, część idzie do Brukseli, część idzie do Polski. To być może ma zmiękczyć w oczach opinii publicznej tę operację i ułatwić jej akceptację przez polityków państw członkowskich. Termin głosowania w tej drugiej decyzji jest nieznany. Natomiast znany jest termin głosowania w tej pierwszej sprawie, ale nieznane jest stanowisko polskiego rządu. Proszę Państwa, czy to nie jest zdumiewające, że w sprawie tak ważnej jak obciążenie nas nowymi podatkami, my nie wiemy, jakie stanowisko zaprezentuje jutro polski rząd? A może inaczej? Rząd nie chce, żebyśmy wiedzieli o tym, ponieważ to będzie stanowisko pozytywne. To jest program jutrzejszej Rady Unii Europejskiej. W tym programie są co najmniej 2-3 sprawy, co do których powinna się obecnie toczyć debata w Polsce. Pojawia się tam reguła praworządności. Będzie w tej sprawie głosowanie, tak wynika z programu. Decyzja wykonawcza Rady w sprawie środków ochrony budżetu Unii przed naruszeniem zasady praworządności. Nie wiemy, jak polski rząd będzie w tej sprawie głosował. Wiemy, że rzekomo z tym walczył, po to, żeby się później zgodzić. Druga interesująca sprawa to jest, będzie głosowana dyrektywa w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup międzynarodowych w Unii Europejskiej. Podstawa prawna artykuł 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przyjęcie dyrektywy będzie głosowane, czyli to jest podatek od korporacji tak zwany.
I ostatnia sprawa, która nie będzie głosowana, ale myślę, że niezwykle interesująca dla Polaków, przynajmniej tych, którzy patrzą perspektywicznie w przyszłość i chcą dbać o warunki swojego bytu, swojej egzystencji. Nowe zasoby własne, aktualna sytuacja, sprawozdanie prezydencji. Proszę Państwa, co to są zasoby własne? W nową umowie unijnej to są europodatki. Zasoby własne, oczywiście obok składki unijnej, to są właśnie europodatki i zaciąganie długu. Czyli jeżeli jest dyskusja o zasobach własnych, to znaczy, że będzie przedstawianie, jak przeprowadzać europodatków. My, jako Konfederacja, uczciwie o tym informujemy. Jeżeli dziś rządzilibyśmy Polską, byłoby oczywiście weto i domagamy się jutro weta od polskiego rządu w zakresie nakładania na Polaków europodatków, w szczególności głosowanego jutro podatku od korporacji. Oddaję głos Wojciechowi Machulskiemu, Partia Nowa Nadzieja. Szanowni Państwo, Unia Europejska stosuje od dawna znaną metodę małych kroków. Jak pewnie niektórzy z Państwa słyszeli, na początku lat 2000 proponowano Konstytucję Europejską. Ona się nie przyjęła w kilku państwach, napotkała bardzo duży opór. Tak samo było w sumie z traktatem lizbońskim, który jednak doszło do tego, że został wprowadzony w życie. Natomiast myślę, że unijni urzędnicy zdali sobie sprawę z tego, nauczyli się na własnych błędach i wiedzą dzisiaj, że jeśli chcą powiększać swoje kompetencje, muszą to robić małymi krokami. I to pokazuje też to zestawienie, które przytoczył pan poseł Krzysztof Bosak na temat dat wprowadzania kolejnych podatków. Wszystko jest wprowadzane stopniowo, planowane z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak żeby debata publiczna na temat podatków czy innych niekorzystnych dla obywateli zmian wprowadzanych przez Unię Europejską toczyła się na wiele lat przed planowanymi zmianami, co bardzo zniechęca też, myślę, uczestników debaty publicznej do dyskutowania o czymś, co będzie za lat 5, czasem 10 w przypadku niektórych unijnych projektów, tak jak chociażby zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Myślimy, że jeśli definiujemy, że to prawica jest siłą hamującą, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych podatków, a lewica siłą wspierającą wprowadzanie nowych podatków, to faktycznie okazuje się, że wyłącznie Konfederacja, jeśli chodzi o te unijne podatki, tutaj na tych prawicowych stanowiskach nie wytrwale stoi. I w takim razie tutaj to nie jest wyłącznie sprawa, czy jesteśmy prounijni, czy jesteśmy antyunijni, to jest sprawa fiskalna. Mamy dość podatków wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który w bardzo podobny do Unii Europejskiej sposób często nie nazywa podatków po imieniu, nazywa je opłatami, daninami. Unia Europejska nazywa je zasobami własnymi. Mamy ich bardzo dużo. Mateusz Morawiecki bardzo lubi niskie podatki, więc wprowadza całą masę niskich podatków. I mając tak duże obciążenia ze strony naszego własnego rządu w czasie kryzysu, zbliżającej się recesji, bardzo wysokiej inflacji, wprowadzanie kolejnych unijnych danin byłoby tylko gwoździem do trumny polskiej przedsiębiorczości, a tej potrzebujemy teraz bardzo, bardzo pilnie, dlatego że to ona może nas wyprowadzić z obecnego kryzysu. Potrzeba silnej polskiej odpowiedzi na to, co Unia Europejska nam szykuje, potrzeba weta, potrzeba skończenia z polityką Unii Europejskiej, która myśli, że swoimi podatkami naprawi świat i rusza do wyścigu z rządem polskim o to, kto więcej tych wspaniałych, uzdrawiających gospodarkę podatków wprowadzi. To nie jest droga do wyjścia z kryzysu, to jest droga do uczynienia z Europy skansenu, w którym nikt z zagranicy nie będzie chciał inwestować, w którym nikt nie będzie chciał zakładać firm, nie będzie chciał zarabiać wielkich pieniędzy i w ten sposób uczynić narody państw Unii Europejskiej bogatszymi. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie ma pytań, to już pozwolę sobie nadmienić, że to nie jest nasze ostatnie słowo w tej sprawie. Będziemy w następnych dniach docierać do stanowiska rządu, które zostanie zaprezentowane na Radzie Unii Europejskiej i również do podatków będziemy wracać w następnych dniach. Już w środę zapraszamy na konferencję prasową, gdzie przedstawimy fakty w sprawie kolejnych kłamstw rządu w sprawie podwyższania Polakom podatków, w tym wypadku podatku VAT. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.